Siema, 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 witam cię serdecznie na kanale Obstawiamy. No bardzo miło, że wpadłeś, bardzo miło, że jesteś i na początek oczywiście zachęcam każdego do jednego kliknięcia. Zostawienie łapy w górę pod tym filmem pomaga wszystko rozwijać. Dzięki piękne każdemu, kto tą łapę w górę zostawia. Słuchajcie, lecimy z kuponami. Jest kupon na dzisiaj, są już też wstępniaczki na mecz reprezentacji Polski, to co mówiłem wczoraj. Dzisiaj taki lekki przedsmak. Do kuponów przejdziemy sobie za chwilę, bo chciałbym wam rzucić przypominajkę, że można grać bez podatku. Można grać bez tego podstawowego podatku. Nie mówię tutaj o podatku od wysokich wygranych, tych 10%, ale BetClick do 14 kwietnia bierze podatek na siebie. Podatek z twojego kuponu. Zaraz pogadamy sobie o tym nieco szerzej. Jeżeli nie chcecie się słuchać albo znasz ten temat, to weź sobie skipuj do kuponów, no bo jest kilka ciekawych tematów na dzisiaj. Ja do tych kuponów też sobie dotrę na spokojnie, bo w sumie nie ma tutaj wiele gadania o tej promocji. Ta promocja po prostu jest i można z niej skorzystać. Jest to promocja dla nowego, stałego, obecnego, przyszłego gracza, dla wszystkich. Obowiązuje ta promocja każdego. Jeżeli ktoś jakimś cudem konta w BetClicku nie ma, to można sobie to konto założyć na przykład z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Cię serdecznie tam zapraszam. I tak jak zobaczysz dzisiaj poglądowo na kilku kuponach, no to jest duża różnica, nie? Ta promocja naprawdę przy ewentualnej wygranej na twoim kuponie robi dużą różnicę. I do kuponów zaraz przejdziemy, ale zanim przejdziemy do kuponów, to zaproszę cię do naszej grupy na Facebooku, ponad 110 tysięcy ludzi, zaproszę na Instagrama, Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały na YouTubie, Strefa Typów, Strefa Typerów, na jednym z tych kanałów Andrzej codziennie w marcu typuje i idzie to dobrze, idzie to dobrze. Był kryzys, ale no trzeba powiedzieć, że zostało to odbite i słuchajcie, także linki do wszystkich tych źródeł macie w opisie pod tym filmem oczywiście i lecimy z konkursem, bo jak zawsze konkurs, jest kasa do zgarnięcia, tym razem 50 PLN-ów w BetClicku. Co trzeba zrobić, żeby o takie 5 dych na grę powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy trzeba. Łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem i w komentarzu typujesz dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Portugalią a Grecją. Dopisujesz swój nick gracza z BetClicka. To jest oczywiście piłka nożna, Mistrzostwa Europy do lat 19, kwalifikacje. Typujecie do 19.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie, czy bez niku gracza na BetClick. Jak zawsze nie biorą udziału w zabawie, czyli w sumie konkursowy standard. Przechodzimy do meritum tego materiału, czyli do kuponu na dzisiaj i już takich wstępniaków na jutro, bo znalazło się kilka propozycji, można śmiało wrzucić to na film. I zacznijmy, słuchajcie, od tej propozycji na dzisiaj. Koszykówka. Koszykówka od Adama. O, i tutaj można powiedzieć tak. Adam omija podatek od wysokich wygranych, bo rozbił sobie kupon na dwa. Dwa razy po 600 zł na 2220. Jeżeli te 600, te 1200 zł byłoby na jednym kuponie, na jednej stawce, no to byłby też podatek od wysokich wygranych. Tu go nie ma, bo kupon jest rozbity, można to śmiało robić. Dodatkowo, tak jak widzicie, jest ten młoteczek przy potencjalnej wygranej 2220. Gdyby nie ta promocja obecna w BetClicku, no to na kuponie by było 1953. Różnica duża? No duża. I to jest właśnie ta promocja, o której mówiłem na początku filmu. Ta promocja, która dotyczy każdego z was. Promocja, z której każdy może korzystać. Po prostu masz więcej pitosu do wygrania na kuponie. Więcej o ten podatek, który normalnie się oddaje, nie? Trzy czyste zwycięstwa. To jest Euroliga. Fenerbahce na zwycięstwo z Barceloną. Sfena Zvezda ma przegrać z Panathinaikosem i mecz, który z tych trzech, ja jestem totalnie laikiem koszykarskim, jeżeli o to chodzi, możecie dać znać, co myślicie o takim pójściu na trzy czyste zwycięstwa. Mi się nie podoba ta Walencja, dlatego że ja sobie tak zerknąłem po prostu na ich ostatnie mecze, nie? I no i nie wygląda to, bo jeżeli chodzi o samą Euroligę, to oni w czterech ostatnich meczach dostali na łeb. Jeżeli chodzi o Bayern, to w czterech ostatnich meczach trzy razy Bayern wygrywał. No nie wiem, czy oni tu są takim mocnym faworytem. Może są po prostu rzeczy, o których nie wiem, to też po to są komentarze, żeby nie tylko brać udział w konkursie, ale też ktoś może napisać, ja czytam te komentarze, staram się odpisywać, czy to jest w ogóle dobry pomysł, nie? Czy dlaczego ta Walencja mimo tych ostatnich meczów cały czas jest faworytem w spotkaniu z Bayernem? To są dwie ekipy, które są bardzo blisko siebie w tabeli też, więc tutaj no po prostu z jednej strony już to nieraz było sprawdzone, to co najłatwiejsze, czekaj, jak to jest, to co najłatwiejsze wydaje się, to co najprostsze wydaje się najlepsze, w ten sposób, nie? Że po prostu nie kombinujesz jakieś zdobycze punktowe zawodników, czy handicapy, czy overy, trzy czyste zwycięstwa, czy tam czyste zwycięstwa dajesz i to czasem oddaje, nie? No tutaj Adam leci nam w coś takiego, zobaczymy. No ja życzę, żeby oddało, życzę, żeby oddało. I teraz przechodzimy już do takich kuponów rozgrzewkowych na jutro. Widzicie teraz tutaj MyCombi, nie? Od Bartka na przykład. Za 999 zł. Tutaj
już kupon nierozbity na kilka, żeby ominąć dodatkowy podatek od 10% od wysokich wygranych. 3992, ale i tak to jest 500 więcej dzięki tej promocji, która jest w BetClicku. Over 2,5 goli w meczu Polski i Estonii. Maksymalnie jeden gol Estonii, czyli gole gości poniżej 1,5. Handicap minus 1 na Polaków, czyli zwycięstwo minimum 2 golami musi jutro być. Połowa z większą ilością goli. Druga, to wydaje mi się, że czutka losowość totalna dla mnie. Trzy pierwsze typy okej, nie? Ale ta i połowa z większą ilością goli ryzykowne, bo totalna loteria. Chyba już mimo tego, że wszystko jest loterią w obstawianku, to już w ogóle, nie? I mamy tutaj jeszcze dorzucony zakład na to, że Polska strzeli gola w obu połowach i to też mi się podoba. No generalnie z tych pięciu typów, niektóre oczywiście się ze sobą wiążą, nie? Na przykład to, że Polacy mają strzelić gola w obu połowach, może się wiązać z handicapem minus jeden, nie? Po jednym golu tu wiesz, masz handicap. 4,44 z takiego MyCombi od Bartka i prawie 4 koła może z tego wrócić. Dobrze, będziemy jutro trzymać kciuki. Dalej kupon od Przemysława i to są te handicapy. Tutaj akurat grane w Superbecie. Kurde, powiem wam, że patrzyłem sobie na ten kupon, nie? Moim zdaniem ciężary totalne. Już nie mówiąc o handicapie minus 2,5 na Polskę z Estonią. Po 2,55 to jest trzeci typ od góry, czyli musimy jutro wygrać z Estonią minimum 3 golami, żeby to się zazieleniło. Jest ten dodatni handicap na Kazachstan plus 1,5 z Grecją też jutro i to już mi się generalnie bardziej podoba. No ale te U21 to totalna... No, ciężkie bety moim zdaniem. Polska z Izraelem ma wygrać z handicapem minus 1,5. Ten Izrael wcale tak dużo goli nie traci w tych kwalifikacjach, żeby tutaj nagle, nie wiem, no, jakieś wielkie popisy strzeleckie Polska miała. Chociaż z drugiej strony Polacy U21 w 5 meczach 12 goli strzelili. Ten Izrael zagrał 3 spotkania, stracił 6 bramek. Ty, to w sumie może nie jest jednak takie głupie. Kurs tutaj jest potężny, nie? Bo to jest, słuchaj, 3,25. Z tych U21 jest też spotkanie Chorwacji z Andorą, no Andora totalny underdog, Chorwacja powinna sobie bez problemu poradzić, tylko że tutaj też handicap 2,5, więc linia wyżej, nie? Po kursie 1,95. Generalnie, no piękny pitos tu może wpaść, bo z 520 zł 10 koła może tutaj wrócić, więc to nie podlega dyskusji, że to jest piękna kwota tutaj ewentualna wygrana, nie? Tylko, no w mojej opinii handicapy poza tym dodatnim na Kazachstan, no to moim zdaniem ciężary, nie? Ale są wizje, 500 wsadzone na 10 koła. Zobaczymy, no niech się zieleni oczywiście. Kciuk musi być trzymany. I jeszcze jeden kupon na dzisiaj, żeby nie było ich za dużo, żeby taką rozgrzewkę sobie tylko zrobić. Mamy kupon od Szymona. Tak jak widzicie, jest to kupon rozbity. 3 takie same kupony znowu, żeby ominąć podatek od wysokich wygranych, bo jakby było 200 wrzucone na jeden kupon, no to oczywiście byłby podatek od wysokich wygranych. Tutaj jest ominięte to i też jest korzystane z promocji w BetClicku na grę bez podatku, nie? No bo widzicie, na każdym z tych kuponów normalnie byłoby 1848, jest 2100. Over 1,5 gola w pierwszej połowie strzelone przez Polaków, bo to jest gole gospodarzy w pierwszej połowie. Polacy jutro strzelają 2 gole w pierwszej połowie i Szymon na drugą połowę sobie jakieś szampana otwiera i świętuje, bo tu naprawdę kasa może wrócić fajna. Ty no, 3-0, taki single. Nie jest to kuszące, nie? No co, niemożliwe to jest? Że tam lewy szybko 2 brameczki w obecnej formie? No powiedz, jest możliwe, nie? Oby Szymonowi tutaj zazieleniło. Ja będę bardzo mocno trzymał za to kciuki i cieszę, że tutaj te podatki są tak fajnie ogrywane. To znaczy korzystane z promocji, omijane w wielu przypadkach od wysokich wygranych. Bardzo kierwa dobrze. Słuchajcie, dzisiaj rozgrzewkowo, a jutro już pełna ofensywa. Oczywiście na koniec ci przypominam, że ty też możesz sobie korzystać z tej promocji na grę bez podatków w BetClicku na razie do 14 kwietnia. Może to przedłużą, jeżeli ktoś chciałby sobie konto założyć. To jest legalnie działające w Polsce bookmacher. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta tak naprawdę w BetClicku to jest minuta i możesz sobie coś tam na spokojnie, bez podatku, dłubać. Na sam koniec dziękuję za zostawioną łapę w górę. Jeżeli tematyka cię interesuje, a nie subskrybujesz kanał, bo obstawiamy, to ja oczywiście zapraszam do subskrypcji i do pozostania z nami na dłużej. Bierz sobie udział w konkursie, zapraszam do wszystkich naszych grup, linki w opisie pod tym filmem. Dobrego dzionka, trzymajcie się, uśmiechu na twarzy i jutro się słyszymy. Jutro Polska robi Estonię. Trzymajcie się, pozdro, siema elo, nara.